Firma pirotechniczna Nakaja Art z Krakowa otrzymała Grand Prix Festiwalu Ogień i Woda w Ełku. Zwycięzców wyłoniło 5-osobowe jury, w skład którego weszli m.in. fachowcy branży pirotechnicznej, przedstawiciele organizatora i mediów. Na swojego faworyta mogli także głosować SMS-owo licznie zgromadzeni na plaży miejskiej Ełczanie i turyści. Nagroda publiczności powędrowała do firmy Surex z Bielsko-Białej. W sumie zaprezentowały się 3 firmy z Polski i 1 z Czech. Przygotowanie widowiskowego pokazu na niebie wiąże się z wielotygodniową pracą, przyznaje Aleksander Wadoń z firmy Nakaja Art. Dla nas pirotechnika to przede wszystkim świetna zabawa i radość z tego, co robimy. I takie też dobieramy i utwory, i kompozycje kolorystyczne, tak żeby ci, którzy to oglądają, po prostu świetnie się bawili. Festiwal Ogień i Woda to pokazy pirotechniczne, ale również tytułowy Ogień, którego dostarczyły występy Teatrów Ognia Aziz Light i Avatar. O oprawę muzyczną festiwalu w piątek zadbał Grzegorz Chyży, a w sobotę Lao Che. Organizatorem festiwalu Ogień i Woda jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.